Dzień dobry, Wiesław Miłkowski, skarbnik powiatu otwockiego. Jestem prezesem Forum Mazowieckiego i przewodniczącym forum, jednocześnie członkiem Krajowej Rady Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego, Forum Skarbników. Ja myślę, że sama inicjatywa i utworzenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej to był strzał w dziesiątkę dla samorządów. Tutaj wielki ukłon dla założycieli. Przez te lata fundacja pomagała nam, można powiedzieć, szkoliła nas. Były to najtańsze szkolenia, jakie są na rynku. Dzięki 30-leciu przewinęło się wielu skarbników, nie tylko, ponieważ mogą uczestniczyć również zamiast skarbników inni pracownicy. Po prostu skarbnicy nie zawsze są zainteresowani albo nie muszą we wszystkich szkoleniach uczestniczyć. Jak każda organizacja, tak samo i fundacja rozwija się. No i teraz doszliśmy do wniosku już w ubiegłym roku, żeby utworzyć kongres. Jest to podzielenie już wrażeniami wszystkich skarbników z całej Polski, jak również zgłoszenie różnych problemów, którymi mamy się zająć. W wyniku tego kongresu została utworzona Krajowa Rada Forów Skarbników Samorządu Terytorialnego. I celem mi było, żeby nasz głos był słyszalny, żebyśmy byli tym przekaźnikiem informacji dla pozostałych samorządów, którzy swoje problemy będą do nas kierować, a żebyśmy dalej je przekazywali. Czy to w formie uchwał, czy w formie pism do Ministerstwa Finansów, czy do Komisji Sejmowych, o tym zdecydujemy w późniejszej pracy. Ale same szkolenia zamykały się tylko w forach regionalnych. W tej chwili chcemy wyjść na zewnątrz i te problemy rozwiązywać, bo nie ukrywajmy, problemy legislacyjne są niejednokrotnie naszymi problemami, z którymi musimy się borykać, przepisy są niedoskonałe i chcemy przynajmniej niektóre luki uzupełnić albo poprawić. Co z tego wyjdzie, pokaże przyszłość. Dziękuję bardzo.